Stary, normalnie potrzebujemy sprówy, oni do nas strzelają i tak dalej. Oni skręcili i uderzyli normalnie w drzewo. Wiem ci, że to jest ich dziupla. Zobacz, jak auto jest porozwalane. Nie wiem, ale miał gnata normalnie na tak wystawił. Jeszcze białoruskie flagi. Widzowie, właśnie uciekliśmy przed mafią białoruską, ganiała nas autem i jest naprawdę grubo. Jack Frost dopiero co poinformował rodziców, że jest wszystko w porządku, tak. A przed chwilą do nas strzelali. Na i odzyskaliśmy rzeczy. To jest najważniejsze. Wszystko, jesteśmy w krzakach schowani. Mam nadzieję, że nas nie znajdą. Nie wiem, czy to jest jakiś lokalizator, czy coś. Wy zostawcie łapki w górę oraz suba. Ej, coś podjeżdża, jakaś fura do nas. Nie. Co jest? Czekaj, co to jest za fura? Bleć! Ja pierdzielę, stary, oni nas... Zwalaj, w prawo. Gdzie w prawo? W lewo. W dupie mam, w dupie mam. Uciekaj! Stary, widziałeś ich od razu? Jaki bydlak! Na prawie do nas... Dobra, nie dogania nas. Uciekaj. Tak, uciekaj. Uciekajmy, panowie. Ej, stary, jadą normalnie za nami. Mają broń wyciągniętą na dachu. Kurde. Strzelają, panowie, powiedz się. Skręcili lewo. Coś się stało, stary. Tak. Ej, może oni się boją policji albo czegoś. Ej, co jest? Stary! Nie wiem, ale miał gnata normalnie na dach wystawił. Jeszcze białoruskie flagi. Żartujesz? No człowieku, ja nie wiem, o co chodzi, skąd oni mają pozwolenie na broń. Czemu w ogóle? Policja się tym nie zajmie, stary? Czemu nie ma ich tutaj? Przecież normalnie każdy by na policję od razu zadzwonił. Policja przyszła, spisała nas i pojechała dalej. I ja zrobiła w tym temacie. Ja pierdziele, co to jest za w ogóle, co za akcja? Schowajmy się gdzieś, skitrajmy do jakiejś dziupli na jakimś urbexie, gdzie nas na pewno nie znajdą i tyle. Zostawmy telefony, wyrzućmy, koniec. Więcej, Jack, nie dzwoń na policję, to więcej nic nie da, błagam cię. No dobra. Ej, jaki pies wielki, pokaż to. Patrz jaki pies wielki. Ej, stary, oni tu mają kolejną grupę. Widzisz to? Czy ty to widzisz, stary? Jaki pies, co jest? No, stary, może im spierdzielił, pokaż to. Zobacz, stary, jaki pies wielki. Oni psa normalnie, stary, wypuścili. Czy ty jesteś poważny, stary? Przecież to jest jakiś groźny pies jesteś bojowy. Jesteś z Białorusi, psie? A ty go wołasz. Powiedział, Jack, że chyba nie. Cię. O ile się nie mylę, szczeknął, że nie jest. Ale... Błagam cię, Jack. Dobra, zwalaj. O, k***a, ja dozwalaj, uciekaj w tym momencie, patrzcie na to. No bo żeś jechał, k***a, jak 50 na godzinę, żeś i teraz nagle na... Patrz! No stary, jak mam jechać? No żeś, nie zabudowany. Żeś widziałeś, ile on jechał? Jak mam się k***a trzyma w połowie drogi po to, żeby nas znaleźć, zajebiście, teraz no, nas... stary, no, jest szybciej, stary, pierd... I co bardzo, ale to moja wina, stary, ty mi kazałeś jechać na Białoruś. Dobra, to ty się zatrzymywałeś bezsensownie. No bo pies mi wybiegł ich obronny na drogę. Przecież widziałeś, jakie psisko wielkie. 5 metrów po lewej stronie od samochodu biegnie, wybiegał przed tobą. Jack, błagam cię. Musiałem jeszcze do niego zawołać i zapytać, jak ma na imię. No właśnie, bo myślałem, że z nim gadasz. A co, miałem przyspieszyć? Psem? Białoruskim psem? No a skąd mnie chaj, to jest psie? No, taka rozmowa. Sam zagadałeś do niego i myślałem, że chcesz coś sprawdzić czy coś. A skąd mam wiedzieć, co ty robisz? Zgubimy ich, sorry traktorze. Patrz! Jest! Zgubiliśmy, stary! Ale czuję, czy traktor się pierdziele, zgubimy ich. O, traktor jedzie połowę pasa i będzie ich przepuszczał nie, pewnie. Nie, wyprzedzają nas. Nie, tir! Zablokował im przejazd tir! Jest! I 3 samochody jeszcze! Jest, uciekniemy im! Zajebiście! Ale stary, zajebiście. Teraz to dobrze, teraz to dobrze. Naprawiłeś psa. Ale stary, tak się bałem, że ten traktor... kastruje za to, że wybiegł na tą. Ale się udało, stary, tak się bałem. No inaczej, zjedź faktycznie na bok w uliczkę i to my będziemy ich śledzić. I, tam, i oni sobie nasz... pojadą dalej. Tak, tak poczekajmy, aż tak. Oni nas miną. Dobra, to jest dobry pomysł. Zatrzymujemy się. Jest? Co? Nie, nie ma ich w ogóle, co jest? Ej, tak, byśmy ich skupili, stary. Ale fakt. Nie właśnie. Co jest, nie? Skoro oni ich nie ma i nie przejechali za nami, to oni się ukrywają i nas szukają teraz. Ej, bez oni wiedzą, że się zatrzymaliśmy, poczekaj jeszcze chwilę. Czekaj, widzę jakiś samochód, który ma jedną lampę. Nie ten, tylko kolejny. Jedną lampę mniej świeci. To 100% stara fura jest. 100% jest, jedzie. Jedzie, oni? Jedzie, tak. Tam. Gonimy. Ej, ale patrz, oni normalnie jedno światło im nie działa. To jest jakaś no właśnie stara fura łatwiej zobaczyć białoruska. Zajebiście. Kurde, stary. Bardzo dobrze. I w ogóle czemu tak długo wchodzili, w sensie, czemu tak długo wjeżdżali w tą drogę? Czy to przejechało z 40 samochodów? Stary, ale ścigamy ich. W ogóle ja mam stare wrażenie, że oni, chłopie, żeby zmylić policję, zmieniają blachy. Bo teraz mam wrażenie, że jakby była Polska, jakby zdejmowali, stary, była przez chwilę białoruska, zaraz podjadę, zobaczysz.
stary, myślisz, że to jest możliwe, żeby tak podmieniali te blachy? Ja mam nadzieję, że nas rozpoznają, ale jest tu dużo samochodów, więc jest szansa na to. Czekaj, ja nie mogę się za bardzo zbliżyć, bo jak ich zobaczymy za bardzo, to wiesz, to będzie przypał. Oni podmieniają blachy! Nie zatrzymali się, żeby blachy zmienić! Tak! Dlatego policja ich nie może złapać, stary! Oni zdejmują co chwila blachy białoruskie! Przecież to widać od razu, że to są z papieru blachy teraz te polskie. Oni nakładają na białoruskie normalnie. Czyli zmieniają cały czas. Tak! Sprytnie. Dlatego policja ich nie może złapać! Jack! Fajnie było powiedzieć do nich, kopnąć w drzwi i uciec, ale wiem, że to by się bardzo źle skończyło. Czy jesteś poważny? Szybciej gnatem, niż bym tam podał. Ej, dobra, ja mam pomysł, Jack. Ja mam ziomka, który pracuje i jest normalnie wojskowym, tylko nie mogę powiedzieć, jak się nazywa, bo nie może być to publicznie powiedziane. No. Zadzwonimy do niego, może on ma jakieś spluwy, stary, i nam pomoże, jakkolwiek. Robimy, ej, to jest tak? Dobra. Dzwonimy? No jasne, że, znaczy... Niepotrzebne nam spluwy, bo nie możemy ich używać, ale ogólnie tak. On może. No on może, stary, on może. No to nie szczerze może tak. No, czekaj, stary, dzwonię. No, będziemy się bronić tak, jak oni nas atakują, no musimy tym samym. Dzwonię do niego. Mam nadzieję, że odbierze. Peter, odbierz, kurde! Ej, patrzcie. Skręcają. Zobacz. Zawracają, stary. Ej, chowamy się. Chowaj się. Też chowaj zawracamy. No czemu on nie odbiera, stary? Ej, gdzie oni jadą? Do dziupli jakieś! Szybciej. Siema, siema Piotrek, słuchaj, ty mam pytanie, czy ty dalej pracujesz w wojsku? Halo? No tak, tak. Ty, słuchaj, bo mamy lipę, bo gania mnie białoruska mafia normalnie z broniami, stary. Stój, nie ruszaj się, nie ruszaj. I jest problem taki, czy ty masz jakieś spluwy, cokolwiek? No mam arsenał u siebie w domu. A co tam potrzeba? Stary, wiesz co? Stary, normalnie potrzebujemy spluwy, oni do nas strzelają i tak dalej. Mam jakieś małe berety i coś, jakiś tam karabinek. Ale możemy ich użyć, czy nie? Jak kogoś zastrzelimy, co się dzieje? W własnej obronie. Co? Możemy ich użyć? No nie, no nie bardzo, bo to jest tam... Wszystko ma numery przypisane seryjne do mnie, więc... No jasne, że nie można użyć. Ale ja mogę tego użyć, jak leży. Ty możesz tego używać. Czyli na mnie możesz dać, ale możesz ty. No jak najbardziej, jak po mnie podjedziecie, to mogę wziąć coś i możemy się przejechać. Dobra, zarąbiście, no to dziękujemy w takim razie. Jedziemy do ciebie, stary. Tak jest, dobra, rozłączaj się, musimy. Dobra, dzięki, to czekam. Ja pierdzielę, elo. Widzowie, musieliśmy stamtąd jak najszybciej cofnąć i wyjechać, bo w sumie to jest bez sensu, że my ganiamy tych gangsterów. Widzę, że mamy cały czas ich na ogonie, cały czas za nami jadą. Oby tylko nie strzelali do nas, ale w miejscu piszę na pewno nie będą strzelali, na 1000%, to nie ma szans. Już na razie teraz tylko straszyli cały czas broniami, więc może tak naprawdę nic nie chcą zrobić, znaczy, albo pieniądze, strzały, może chcą, ale... od nas pieniądze po prostu i tyle, jeszcze więcej. Nie wiem stary, nie wiem, ale stary, jak oni dziwnie prowadzą, na boki stary, tak, próbują cały czas do nas się dostać. O kurde, co robimy? Ja bym, stary, postarał się po prostu, nie wiem, może na komisariat już teraz jechać. Jedziemy teraz na komisariat i na komisariacie się z nimi spotykamy. Co ty na to, Jack? Chyba to jest najlepsza opcja. Trzeba jechać na policję. Jedziemy bezpośrednio, z ogonem z nimi. Ej, co jest? Oni skręcili i uderzyli normalnie w drzewo! Stary! Bardzo dobrze. Normalnie walnęli w furę! Bardzo dobrze, to jedziemy stąd. Znaczy w drzewo. Ja pierdzielę. Co jest grane? Normalnie z... Słyszeliście to? Pisko pod normalnie uderzenie w drzewo? Stary, stoją i ludzie wyprzedzają normalnie na autostradzie, przed zakrętem. Uderzyli normalnie w drzewo, chłopie! Jak to się odwala? Jadę na chatę w tym momencie, nie jedziemy już na policję. Jak oni uderzyli w drzewo, stary, to jest wypadek. To już zaraz tu będzie policja. No i bardzo dobrze, w końcu ich zgarną. Ja pierdzielę, co się tu odwala? Jedziemy na chatę w tym momencie. Dojechaliśmy właśnie do domu, zaparkowaliśmy furę przed kawałek dalej od domu, żeby nie było widać, że stoimy. I po prostu musimy zaplanować, co dalej robimy, Jack, bo mogą policja nam się pomoże. Policja się pomoże, dokładnie. Już pozasłanialiśmy, teraz tu też trzeba pozasłaniać, Jack. Oni mogą przejść. Musimy powiedzieć zasłonę po prostu, jednym słowem, bo inaczej się nie da tego zrobić. Nie przejdzie to na drugą stronę. Serio? Złącz je tu. Tak, tu pośrodku. Tutaj złączmy, bo jest grubo, widzowie. Jest grubo. Na pewno odzyskaliśmy rzeczy, więc trzeba je wywieźć, tak, stąd. Wszystkie. Pieniądze, sprzęt, wszystko co tu jest wywozimy. No. Jedziemy na ranczo po prostu pewnie. Ale bez ukryjmy kitu. Się na ranczu. Tak, stary, bez kitu. Ej, a ty coś, Mariusz, wspominałeś, stary, że ci telefon coś dzwonił? Któryś raz już, Mariusz, wyłącz telefon na nagrywki. No właśnie, bez kitu, ale... Pięknie. Czekaj, gdzie ty masz? Albo jest w waszym aucie, albo... Co, wypadł ci? Miałem go w kieszeni, musi... Stary, to ja po ten telefon nie pójdę. Albo... Nie wiem, pójdziesz ty na szybkości, albo... Dobra, pójdę. Na szybko. Leć. Żeby tylko nikt mnie nie zauważył, widzowie. Pełno aut różnych jeździ. Cały czas ktoś się przejeżdża. Czekajcie, czy ja mam klucze od auta? One chyba są.
Gdzie on siedział? Z przodu chyba. Jest, oczywiście, że jest. Tak, telefon zapomnieć zabrać. Szczyt. Dobra. Chyba nikt mnie nie zauważył. Mariusz, masz. Co to, kto do ciebie dzwonił? Jakiś białoruski numer. Co? Jak białoruski? Skąd ty to wiesz? Nie wiem, gadaj z nimi. Co gadaj z nimi? Czemu mi dać telefon, stary, jak dzwoni ktoś z Białorusi? Skąd wiesz, że to Białoruś? Było napisane? Stary, był jakiś plus 7, czyli kierunkowy z Białorusi chyba. Czekaj, co? Nikt nie gada. Czekaj. Ja sprawdzę, czy to jest plus 7, stary, czy to jest Białoruś. Ej, bez kitu! Mariusz, plus 7 to jest Rosja. Mariusz, to jest z Rosji telefon plus 7, plus 3, 7, 5 jest z Białorusi. To oni przez Rosję jakoś dzwonią, stary. I Litwa to jest plus 370, czyli wszystkie są mi tak podobne do siebie. Ale co, odebrałeś i co? No stary, nikt nic nie gada. Lokalizator! Co? Jak odbierzesz połączenie, to wiedzą dosłownie, gdzie jesteś. Ustalamy z tej chaty w tym momencie, bo teraz już wiedzą, gdzie stary, jesteś. Stary, trudno, niszcz mój telefon, niszcz go. Nie, zostawmy go tu! Stary, niszcz go! No, to ten telefon, tak serio. Ty jesteś normalny, człowieku? Dobra, zwalamy. Ja nie oddam, ale śmierdzi to. Dobra, zwalamy stąd, serio, tam nie ma lokalizacji. Lecimy. Dobra, Jacku, stary, ja mówię ci, musimy wrócić i zobaczyć to auto ich. Musimy sprawdzić, stary, a może im się coś stało? Może wiesz, może mają w furze jeszcze coś ukryte, jak zemdleli i tak dalej, stary? Trzeba sprawdzić furę ich. W ogóle wam powiem, kurde, oni mieli takie spluwy, ten wielki z brodą. Przecież on jakby mnie złapał, to załatwiłby mnie na miejscu. To ogólnie, widzowie, robi się już tak grubo w tym odcinku, że szczyt. Rozbita fura, strzelanina, wielkolud jakiś, tak dalej. Sam nie wiem, o co o tym myśleć. Dobra, to było gdzieś tutaj. Czekaj, bo oni jechali tamtym pasem i jakby zlecieli. Kurde, znowu jakaś fura się zatrzymuje. Zobacz, patrz, kolejna fura. Może po nich podjechali. Patrz, kolejna fura zjechała na pomocy w tym momencie właśnie. To było gdzieś tutaj. Co jest? Czekaj. Gdzieś tutaj, na bank. Patrz, jest zderzak, stary. Zjeżdżamy tutaj. Jezu, ile część. Zjeżdżamy tutaj, stary. Dobra, widzowie, jest tu dość duży ruch. Postaramy się podejść, zobaczyć, co tam się wydarzyło w ogóle. Ale patrz, cały czas fury. Ej, czy to wóz strażacki jedzie, stary? Prawie. Nie, chyba jakaś laweta czy coś. Ciągnik. Tu dużo ciągników stoi ogólnie przy tego. Stary, musimy podejść. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, pewnie mało bezpieczne. Wy nie chodźcie po ulicy nigdy. Ale postaramy się podejść, zobaczyć, jak to drzewo w ogóle wygląda. Jesteś. Dobra, widzowie, przeszliśmy przez ulicę, musieliśmy przeciąć kamerę, bo dużo aut jeździło non stop. Patrz, już jakaś ściera, stary, z auta. Do wycia, nie wiem, odmycia się. Do wycierania śladów na bank, do wycierania śladów. Patrz, olej. Patrz, jak ich porozwalało. To są chyba te tak jakby od zaciskach, przy zaciskach to jest, czy coś? Nie wiem, ale patrz! Patrz, chłopie! Jak rozwaliło im furę! Dosyć świeże, stary! Jest. No przecież to się stało ledwo co? To wygląda trochę jak chłodnica. Normalnie przywalili furą. Zobacz, plastiki, wszystko poszło. Cała fura. Patrz! A, ale gorąco. I szykarka im z fury wypadła, zobacz. Pies. Bardzo dobrze. Zobacz, niech zniszczą wszystkie fury do końca swojego życia. Jeszcze znicz, stary, patrz, znicz im wypadł. Mam nadzieję, nie będę miał nadziei. Znicz im wypadł normalnie, stary. Ale czemu znicz? Czy mieli jakieś ofiary, czy coś w aucie? Nie wiem, wiemy, że uciekli, stary. Patrz. Wiemy, że nie będziemy ich gonić wcale, bo nie potrzebujemy tego. Czy ty sobie wyobrażasz, że bez tego by odjechali, stary? Musiał ich ściągnąć jakaś laweta albo coś. Nie wiem co. Ej, powiem wam jeszcze bardziej ironiczną rzecz. W kapliczkę. Normalnie tu był znicz i był krzyż wcześniej i rozwalili to samochodem. W miejsce, gdzie ktoś już wcześniej zginął. Tak. Dobra, nawala tu, widzowie, musimy spadajmy stąd do iść, bo policja pomyśli, że to my się rozbiliśmy. Stary, oni musieli jakoś niezbyt daleko uciec, no bo to przy takim uderzeniu, chłopie, to auto to ledwo musiało zipać. Szukaj ledwo po częściach tych samochodowych na ziemi. Jeżeli będą leżały, to będziemy po tych śladach jechać za nimi. I mam nadzieję, że żadne nie będzie leżało. No. I wtedy nie będziemy musieli ich szukać i niszczyć sobie życia po raz kolejny, widzowie. Tam jest jakaś więc droga. Obowiązkowo... Ej, patrz, ktoś do mnie trąbi, stary. Co jest? Czego? Co się patrzysz? Ej,
Widziałeś to? Słyszałeś? Kolejny trąb, no co za frajer? O co chodzi, stary? Jadę sobie po... Ej, jest 30 na godzinę tutaj, patrzcie na ten znak. Jest 30 no. na godzinę. A ten zapieprza... My jedziemy 30, a ten zapieprza 50 jeszcze. No. I jeszcze trąbną, stary, jakiś dziad, stary. Patrz! Patrz! Mówiłem! Mówiłem! Ja pierniczę. Stary, ona dymi ta fura! Stary, normalnie ona dymi! Co jest grany? Gdzie oni są? Stary, zobacz! Patrz jak ona dymi jeszcze, stary! Jest. Nie wiem, czy to widać na kamerze! Widać to na kamerze? Co jest? Ej, miałeś rację jakimś cudem. Stary! Cały czas dymi, faktycznie. Ty, ja spróbuję podejść tam może. Czekaj. Tylko błagam, panowie, ostrożnie, ostrożnie. To ty lepiej uważaj, nie wiadomo, co jest w samochodzie. Zdała się dymi. Ale też tu ktoś może być. No to trzeba uważać. W okolicy. No. Nie! O, szybko, dzidno! Mówiłem! Tam ktoś jest. Stary, szybko, szybko. Dzida, dzida! Dzida! Ja nie mogę. Goddammit! Stary! Przecież normalnie oni tam byli, mogli mieć nas załatwić, stary. Spróby mieli czy coś. Nie wiem. Dzida, szybko. Posrany, że jeszcze był jakiś typ w środku. Może był ranny, ale to w sumie no, dla nas... To już nie jest nasza wina, bo on chciał nas zabić. Stary, mógł być ranny na bank. No jak przecież po takim wypadku widzieliście, jakie drzewo było rozwalone? Jak dymił w ogóle. Jeszcze z tyłu chciał wyjść w ogóle od razu. Przecież może minęło, się ocknął dopiero. Minęło już tyle czasu, a on jeszcze nawet dymił, kurde. Jedno jest pewne, panowie, oni za nami już dalej nie pojadą, nie będą nas ścigać. Jedźmy na chatę po prostu, jedziemy na chatę. Dobra. Patrz, okay. Kolejna fura. Zobacz, stary, patrz. Co jest, stary? Mówiłem ci, że to jest ich dziupla. Zobacz, jak auto jest porozwalane. Normalnie kogoś zlikwidowali czy coś. Patrz, jakieś słoiki z przetworami i tak dalej. Ej, co czy tam ta fura jest kolejna? Co czy to jest normalne miejsce, gdzie zostawiałem fury? Teraz, żeby tu nie leżała, bo... Tak, tak, tam jest jeszcze zarośnięcie. Ej, a co się tu kogoś ukryli? Co się kogoś tu ukryli, stary? Kociarka? Kosiarkę tu wsadzili? Stary, tam może ktoś być pod tym, spalony albo... Ej, ostatnio o tym słyszałem, stary, że właśnie pod rzeczami, wiesz, ukrywają pod... jak to się nazywa? Pod kołdrami i tak dalej, stary, takimi czymś ukrywają ludzi. Stary! Pokaż kamerę! Patrz, co tu się odwala! Wow! Co jest grane? Chodźcie. Do domu, do domu!